Warszawa 1-0. Po porażce w ostatnim meczu z Olimpią Poznań aż 0-5. Miejsce trenera Tadeusza Pawłowskiego zajął Stanisław Świerk, którego pierwszą decyzją było przesunięcie do rezerwy bramkarza Adama Matyska. Jego miejsce zajął Marek Siemiątkowski, który na boisku niewiele miał do roboty. Losy meczu rozstrzygnęły się w 27 minucie. Kapitalną akcję lewą stroną boiska przeprowadził Jerzy Misztur. Wprost ośmieszył Kruszankina i Michalskiego, podał do Basowa, a ten potężnym strzałem w samo okienko zdobył zwycięską, jak się później okazało, bramkę dla Śląska.